zmieniacie, czy my zmieniamy? Witam Państwa, szanowne media, na konferencji prasowej prezydenta miasta z okazji już otwarcia, już tak naprawdę funkcjonującego nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Witamy również panią senator Ewę Gawędę na ziemi raciborskiej. Inwestycja długo wyczekiwana, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co funkcjonowało do 19 października, no, nie spełniało już standardów XXI wieku, że tak to kolokwialnie określę. Wszyscy mieszkańcy, którzy przywozili odpady, na pewno no, liczyli na coś lepszego. 19 października w sposób płynny został nowy PSZOK uruchomiony. 18 do godziny 18 funkcjonował stary, 19 w sposób, można powiedzieć, niezauważalny dla tych, którzy korzystali, zamiast przyjeżdżać na drugą stronę tych budynków, przyjeżdżali już wszyscy mieszkańcy, którzy chcieli oddać odpady już w to miejsce. Nowy system komputerowy, nowe zorganizowanie tego, jak widać, w sposób dużo bardziej estetyczny, ale też i zapewniający to, że te odpady możemy gromadzić, a później przekazywać na RIPOK w sposób bardzo zorganizowany i nie budzący jakby żadnej wątpliwości co do tego, że jest to robione w sposób fachowy. Ta inwestycja tutaj powstała. W Senacie moje główne działania są skierowane na ekologię, ochronę środowiska, dlatego że w takiej komisji między innymi pracuję w Senacie. Już tak uprzejmy wstęp przedstawił, że ja mogę tylko dodać, że przekazać mieszkańcom, że tu całkowicie odbiór odpadów jest bezpłatny. Jedynie limity są na gabaryty, limit też mamy, jeżeli chodzi o odbiór opon. No i jeszcze mamy limity odnośnie gruzu, tego należy przestrzegać, nie pobieramy żadnych opłat. Związane jest to z tym, że to jest wszystko w ramach opłaty śmieciowej, to wszystko jest ujęte. Szczegóły to już zapraszam do regulaminu, do pracowników, są to osoby kompetentne, potrafią zawsze dobrze poinformować. Wiadomo, że pewne niezrozumienia mogą gdzieś tam powstać, ale staramy się wszystko wyjaśniać w sposób bieżący. Jeżeli cokolwiek jest, to jest rozwiązywane na bieżąco. A tego pan tylko umiał powiedzieć, bo tak, mamy plac, mamy jakąś budkę i co się dzieje? Przyjeżdża taki petent? Przyjeżdża petent, tak, musi wjechać na wagę, ważymy pojazd z odpadami, jest spisywane, są spisywane dane, tak żeby do systemu komputerowego trafiły. Podpisuje oczywiście petent stosowne oświadczenie, jest to też związane z RODO, on ląduje w naszej bazie danych. Tutaj głównie chodzi o nie tylko wylegitymowanie, bo to jest tylko i wyłącznie dla mieszkańców Raciborza, chodzi o te limity, czyli chodzi, żeby nie przekroczyć limitów na rok. No i następnie przejeżdża już z pomocą pracownika pod poszczególne kontenery, gdzie są kody odpadów. Tam składuje już ten odpad. Oczywiście to jest wszystko mieszkaniec to odbywa. My po prostu jakby tylko wspomagamy w umieszczeniu, a wszystko to jest bezpłatnie, ale to mieszkaniec musi niestety zdeponować ten odpad do danego kontenera. Ile osób tak mniej więcej korzysta dziennie z tego? Dziennie trudno powiedzieć, bo to jest kwestia. Na miesiąc mamy w okolicach 800 osób. To w zależności od dnia. Są dni, że naprawdę jest kilka osób, a są dni, że czy nawet godziny, że jest kolejka. Tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale średnio na miesiąc to jest 800 osób. I w jakich godzinach to funkcjonuje? Funkcjonuje to poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 9 do 15, wtorek i czwartek od godziny 12 do 18 i w każdą sobotę od godziny 9 do 13. Proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście jest to